Do słowackiego raju z dzieckiem? Jak najbardziej. Na tej trasie nie ma długich i nudnych ścieżek, a już po niespełna 50 minutach marszu od parkingu dochodzimy do wspaniałego punktu widokowego. Podróż rozpoczynamy z Zakopanego przed 6 rano. Jedziemy przez przejście graniczne w Jurgowie i po półtorej godziny dojeżdżamy do szpiskich Tomaszowców. Zostawiamy auto na jedynym parkingu, jaki znaleźliśmy, czyli przy cmentarzu. Link pod filmem. Z parkingu idziemy w lewo i szukamy zielonego szlaku, jak i tabliczek z napisem Tomaszowski Wichlat. Po około 50 minutach jesteśmy na miejscu. Nie ma jeszcze 8 i przez 15 minut jesteśmy sami. Tomaszowski Wichlat, czyli po polsku Tomaszowski Widok, to półka skalna wysunięta 170 metrów ponad przełomem Hornady. Następnie ruszamy ostro w dół dalej zielonym szlakiem i dochodzimy do Hornadu. Przez najbliższe 4 km będziemy szli w górę tej rzeki niebieskim szlakiem, przechodząc przez trzy mosty i stalowe półeczki, po słowacku nazywające się stupaczki. Na trasie jest dużo łańcuchów, dlatego dobrym pomysłem jest ubranie sobie rękawiczek. Za wstęp i parking nic nie płaciliśmy. Żadnych budek z kasą ani oznaczonego wejścia do parku. Jedynie słupek z namalowanym szlakiem. Korzystając z uroku słowackich gór, czy to z Tatr Wysokich, czy ze słowackiego raju, trzeba się obowiązkowo ubezpieczyć. W przypadku akcji ratunkowej ze śmigłowcem sam start helikoptera to jakieś 5000 euro, które bez ubezpieczenia musimy pokryć z własnej kieszeni. My korzystaliśmy z ubezpieczenia kupowanego przez internet na stronie Union.sk. Link pod filmem. Koszt dziennego ubezpieczenia to euro 50. Polisę dostajemy od razu na maila. Po przejściu przez trzeci most dochodzimy do rozwidlenia. Tam wybieramy zielony szlak jednokierunkowy z licznymi drabinami. Na końcu szlaku dochodzimy do chaty na klasztorisku, gdzie można kupić coś ciepłego do jedzenia i picia. Obok znajdują się ruiny klasztoru, do którego nie chciało się nam podejść. Dalej kierujemy się na kolejny punkt widokowy, Czertowa Sichoć. Stąd już z powrotem na Tomaszowski Wichlat i do samochodu. Jeden dzień to za mało, żeby przejść cały park. Jest tu jeszcze dużo ciekawych szlaków, których część mam nadzieję w tym roku zobaczyć. Nasza trasa była przygotowana pod wycieczkę z dzieckiem. Przejście 15 km zajęło nam około 6 godzin. Link do trasy pod filmem.